Mozaiki w metrze zasłaniane przez reklamy, a także metro na Karolin będzie. Krakowskie przedmieście świeci się. 26 grudnia będzie jeździć linia M. Sokratesa właśnie się kończy przebudowa. We Trillo żegnamy i witamy nowy system. A także Warso w Muzeum Warszawy. O tym nie tylko w niedzielę 4 grudnia w kolejnym wydaniu Mniejsza z tym. Zaczynamy! Witam Was tutaj, cześć i czym Awizynosz i zapraszam Was już teraz na kolejne wydanie z Mniejsza z tym. Postaram się jak najkrótsze zrobić to wydanie, bo jak pewnie sami słyszycie, mój głos nie najlepiej się miewa, więc bez zbędnego gadania zacznijmy od awarii na stacjach metra, gdzie mamy 4 awarie, a konkretniej 2 awarie i 2 modernizacje, bo mamy 2 modernizacje na stacji metra Centrum i dwie awarie na stacji metra Marymont i Brudno. I na Brudnie faktycznie tą winę widziałem, więc jeszcze chwilę potrwa. Natomiast pozostając w temacie metra, metro zasłania mozaiki, naprawdę ładne mozaiki na stacji metra Ursynów i Służew przez wstępne reklamy. Ja może będąc na uczelni poświęconej reklamom, nie powinien tego mówić, ale jednak powinien być balans pomiędzy reklamami, a bezpośrednio pomiędzy tym, jak to wygląda i jak to się komponuje z architekturą i ogólnie z całym krajobrazem. A biorąc pod uwagę, że to są jedyne stacje metra, które faktycznie powstały w pełnym kształcie, jak miały powstać według koncepcji, bo trzeba pamiętać, że pierwotny wzór całej pierwszej linii metra to był właśnie tak, jak to wygląda na Służewie. Cała pierwsza linia metra miała w ten sposób wyglądać. Zresztą dokładnie to możecie sprawdzić na Facebooku Historia Metra w Warszawie, tak właśnie nazywa ten profil. I właśnie to miało tak przechodzić sobie z tego czerwonego na niebieski, chyba zielony, nawet jak dobrze kojarzę, na Młocinach, tak jakoś mniej więcej to miało iść. Mamy tylko i wyłącznie na dwóch stacjach te mozaiki i szkoda byłoby je zasłaniać reklamami, więc ZTM stwierdził, że no może jednak to sprawdzimy. ZTM-owi oczywiście bardziej trochę chodzi o to, że no tak, pierwsze to bardzo tragicznie wygląda, bo stare billboardy wiadomo, tam gdzie były, no to tam po prostu były i przez dobre lata sobie służyły, reklamując niektóre rzeczy. A teraz jak się je zdjęło i się umieszcza nowe nośniki reklamowe w innych miejscach, no to to wygląda tragicznie. Idąc dalej, te napisy wszystkie z nazwą stacji też są zaburzone, a niektóre jak na Świętokrzyskim możecie zobaczyć są nawet poudywane i to głównie ZTM chodzi oczywiście, żeby te napisy wyglądały sensownie, no, żeby nie było na przykład Entokrzyska, tylko było na nie Świętokrzyska i nad tym głównie ZTM będzie pracować, żeby to wyglądało dobrze. A to, czy będą mozaiki, no tego nie wiemy. Natomiast wiemy na pewno to, że jest porozumienie w sprawie metra na Karolin pomiędzy miastem a wykonawcą. Z tym, że to jest porozumienie słowne. Dokładny film na temat tego, jak to wygląda, macie teraz w karcie i w opisie z konferencji całej. Ja, jak mogę, ograniczyłem tam politykę, wszystkie pytania i wszystkie teksty, które tam mówił, jeżeli nie były powiązane z metrem, po prostu usunąłem. Tak, aby we wszystkich konferencjach byście nie mieli czegoś, co nie jest po prostu na temat tego, czym ja się zajmuję. Co nie zmienia faktu, że to jest słowne porozumienie. Najprawdopodobniej pierwsze prace przy nowej linii metra i znaczy przy nowych stacjach metra i przy Estetę Karoli nastąpią dopiero no, w tym roku na pewno nie, bo powiedzieli to już tak poza konferencją, że to potrwa podpisanie umowy, jeszcze do uzgodnienia wszystkich elementów mniej więcej kilkanaście tygodni. A kilkanaście tygodni to jest mniej więcej przełom stycznia i lutego, więc uzbrojcie się w cierpliwość. Biorąc pod uwagę też, że zimą wykonawca nie musi pracować, to nie dziwię się, że będą to wszystko opóźniać i najprawdopodobniej luty, marzec faktycznie zobaczymy rozpoczęcie prac budowlanych. Natomiast idąc dalej, mamy już pierwsze szyny, które się pojawiły na Gagarina. Oczywiście nie myślcie sobie, że o, szyny się pojawiły, za tramwaj tędy pojedzie. Najpierw musi powstać odcinek na Wilanowie. A nawet jeśli to się stanie, no to oczywiście jeszcze będą zmiany tego niezmienne. Aktualnie tutaj się zmieniła jezdnia i taka będzie obowiązywać do mniej więcej połowy grudnia tego roku. A później jak to będzie wyglądać, no to oczywiście zobaczycie. O, przepraszam.
całe zadanie ma, w teorii cała inwestycja ma być zakończona w 2023 roku. No i zobaczymy. Zobaczymy, czy im się uda, żeby ten tramwaj od razu pojechał. Bo to, czy im się uda zrobić to zgodnie z czasem, a to, czy im się uda zrobić, żeby ten tramwaj pojechał, to dwie niestety różne rzeczy. Co nie zmienia faktu, że no tak, mamy linię kolejową LK7, o której zrobiłem film w poprzednim miesiącu, łączącą Warszawę i Otwock między innymi, a aktualnie przebudowę pomiędzy Warszawą Wschodnią a Warszawą Wawer, i pokrótce tylko pokażę parę zdjęć. Pokazałbym wszystkie zdjęcia, ale ponieważ wszystkie pokazują mniej więcej to samo, to chodzi tylko głównie o to, że trwają prace przy przejściu podziemnym, jednym i drugim, a ponieważ tutaj zbytnio nie chciało mu się podlecieć w inne miejsce, no to tego nie widać. To warto podkreślić, że widzicie ładne zdjęcie, tylko tu coś się zepsuło, więc faktycznie coś drą tutaj zaświtowo. Ale no tak to wygląda. Tu jest jeszcze nowe przejście podziemne, które powstaje właśnie w tymże miejscu. To jest zupełnie nowe miejsce z przejściem. Powiem wam, że ten głos to chyba na tym odcinku dzisiaj sobie wymoduluje. Natomiast ważne zmiany i ciekawostki są na przykład zmiany dla linii 743. Nie wiem, czy kojarzycie, taka tam linia jeżdżąca do Żydowa Mazowieckiego. Natomiast co warto podkreślić, to zmienia się jej trasa bezpośrednio, teraz będzie jeździć do metra. Wymowo. Ale kierunek osiedla Gruszewska. Jak jeździ na okrągło, to sobie możecie sprawdzić, jak chcecie. Zmienia się jej kursowanie już od soboty, która minęła. A to nie zmienia faktu, że również iluminacje się pojawiają. Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście są wyłączone z ruchu kolejowego do 1 stycznia. Więc żadnych autobusów tutaj nie uświadczycie. Ale podobne są zmiany, znaczy podobne zmiany, jeżeli chodzi o trasy, są to linii 263, która będzie jeździć inaczej, bo będzie jeździć teraz kierunek Syta, a nie kierunek wcześniej, jak to było, Powsinek, w kursach skróconych. A idąc dalej, linia M Mikołajkowa, tramwaje zabytkowe jeździły już faktycznie dzisiaj i wczoraj, w ten weekend mogliśmy tam było się nim przejechać, i 26 grudnia również ponownie wyjadą na trasę. 26 grudnia możliwe, że się na jakiejś linii pojawię, bo najprawdopodobniej w przyszłym sezonie trochę mnie więcej zobaczycie na liniach turystycznych, tramwajowych, ale to tak jeszcze swoją drogą, teraz nie zmienia faktu, że mam nadzieję, że wam się podobało. No ja, jak widzicie i słyszycie, raczej nie byłbym w stanie nawet się przejechać takimi tramwajami, ale teraz na przestrzeni grudnia i nie wiem, może jeszcze kawałku stycznia będą jeździć linie tramwajowe i autobusowe i metro świąteczne, ale o tym więcej powiem w kolejnym mniejszostym, bo na razie nie ma ładnych zdjęć tutaj z moich newsów. A 305 będzie jeździć zmienioną trasą. Ale na koniec jeszcze z WTP informacja o tym, że mikołajkowe bilety branie do 6 grudnia możecie brać udział, jeśli kupiliście w ostatnich dniach. Oczywiście kartę miejską możecie wygrać 30 dni ekstra. A teraz drzewa na Sokratesa. No, pewnie nie tylko wy myśleliście, że Sokratesa już się skończyło z przebudową. Ja też. Ale z tyłu głowy miałem jednak informację, że no, gdzieś tych drzew nie było. No i faktycznie ZD mówi, że się w ten sposób już kończy przebudowa. Nie będę mówić, co się tam zmieniło, bo dobrze wiecie, że dużo nie. Po prostu zwięzili jezdnię, dodali więcej drzew i tyle. No i nowe asfaltowe drogi towarowe. Bo była tam już droga towarowa. Także no, coś tam poprawili, coś zmienili. Jest bardziej zielono. Będzie to w moim filmie niedługo nowym o zielonym ZDM-ie. Ale czy faktycznie to było potrzebne tutaj? Dajcie znać w komentarzach. W sensie domyślam się, że zjedziecie tam inwestycje, jak tylko będziecie mogli, ale dajcie znać w komentarzach. I tak chcę wiedzieć, co o tym myślicie. Natomiast z innych informacji, prośba o odbiór samochodu z parkingu ZDM-owskiego. ZDM prosi i postuluje, aby zabezpieczyć pojazd, który został zostawiony na jezdni 2 sierpnia 2015 roku. A na koniec ZDM-owych informacji to Veturillo. Veturillo się kończy. I zaczyna. Oczywiście jak zawsze co roku ostatniego dnia listopada Veturillo miało swój ostatni dzień kursowania. Następnie o północy wszystkie zamki zostały zamknięte. Nawet wtedy się jakoś na X-Bike'u uruchomił trochę bardziej aktywny na Facebooku. Co nie zmienia faktu, że ja miałem okazję wypożyczyć rowery. Nie przejechać się w tym roku, bo moje konto przez cały rok, kiedy działało Veturillo, było zawieszone cały czas. Bo coś im nie przeszło ze starego systemu jeszcze, kiedy była zmiana wszystkich kont i to faktycznie długo mi przechodziło, to moje całe konto, i dopiero teraz to się zmieniło, nie będę ukrywać, że długo to trwało, bardzo długo, więc dopiero ostatniego dnia listopada mogłem skorzystać. Nie ja, do filmu potrzebowałem nowe ujęcia, zresztą ten film może zobaczycie, może nawet w grudniu, pracuję nad nim od sierpnia, bardzo ciekawy o ZDM-ie i GDDiK.
A z innych informacji to jest to, iż nowe Betrillo będzie wyglądać podobnie, z tym, że zupełnie inaczej. Po pierwsze, zwróćcie uwagę, że to jest nowy towar. Wszystkie towary, które aktualnie mamy, znikają. ZDM i ogólnie całe miasto stwierdziło, że po 11 sezonach czas na nowe rowery, że już te stare się wysłużyły, nie będę ukrywać, nie były w najlepszym stanie, i czas na nowe rowery. Oj, przepraszam. Z nowym systemem działania, z nowymi stacjami i tak dalej. System się dosyć mocno zmienia, bo będzie nowa aplikacja i nie trzeba będzie zostawiać rowerów w miejscach przeznaczonych do tego, bo będzie można zostawić je gdziekolwiek, dzięki temu, iż zamek jest w tym miejscu. Nie będzie stacji tak jak teraz, tylko będą słupki, gdzie trzeba zostawić rower i postawić je, oprzeć, a nie będzie już zamku bezpośrednio w ramach. Więc to, jak było w Awizjonerz poza prawem Wintrze, już pozostaje na zawsze w pamięci. Tych stacji nie będzie, więc wszystkie stacje teraz będą demontowane. Możecie to zobaczyć w najbliższym czasie. Co nie zmienia faktu, że rowerów będzie też mniej, bo przez to, że możecie zostawić rower gdziekolwiek, to się system cały zmienia. To jest ogólnie cały nowy rower. Tak będą wyglądać mniej więcej. Co do nowych rowerów, to będzie ich aktualnie na początek 3000, z czego 300 elektrycznych. 10% ma być cały czas elektryczna i możliwości jest rozszerzenia w opcji do 5500 i oczywiście są na razie jeszcze konsultacje i dogadywania a propos stacji partnerskich. Natomiast, no i tylko jeszcze na koniec, żeby nie było, bo później zapomnę, to jest to, iż w tym sezonie prawie 4 miliony osób skorzystało z Vetrillo, więc całkiem niezły wynik. No i całkiem dużo tych osób korzystało oczywiście w tym czasie z Vetrillo. A idąc dalej, świąteczne iluminacje, tak jak wam powiedziałem przed chwilą, zostały oświetlone dokładnie w sobotę o 19 na Franciszkowskiej wsi. Są czerwony przycisk i się zaświeciło. Sam z jakimiś dziećmi. No i na koniec, prawie koniec, dwie ostatnie newsy. No to tak, mamy oczywiście tarczę TBM. Dojechała już do swojego końca trasy, kiedy sama się nie porusza. Teraz będzie już wiercić tunel. Teraz, czyli jakoś w lutym, albo w styczniu, nie pamiętam dokładnie. I to jest ten tunel, ta wielka tarcza TBM, która, wiecie, była transmisja na żywo, na przykład u mnie na kanale przejeżdżała przez Ursynów, przez Warszawę, robiła niesamowite korki. Ten największy transport w Warszawie, w Polsce, jaki był i co jechał przez całą Polskę, żeby z GDK mogło sobie zrobić reklamę, tak była na tarcza w całej okazałości. Tutaj, żebyście mogli mieć skalę, to jest człowiek. To jest tarcza. Człowiek. Człowiek TBM. Całkiem duże cudo, nie? No jak widzicie, to będzie właśnie składane teraz z tych wszystkich części. Z innych informacji na sam koniec Warsaw. Może jeszcze nie jest do końca oddane do użytku, bo teraz cały czas nie jest, ale jest już muzeum. Muzeum Warszawy. Do tej całej architektury i mapy właśnie został połączony, jak możecie zobaczyć, tu mamy Pałac Kultury i Nauki dla skali i proszę bardzo, Warsaw. Z całym oczywiście swoim kompleksem. To jest Warsaw Tower, żeby nie było. I tu też mamy jakiś komin. Dajcie znać w komentarzach, który to jest, bo ja tak dokładnie nie pamiętam. A nie chcę powiedzieć czegoś nie tak. Także tak, faktycznie się pojawiło. Jakbyście tam byli, to on jest na wystawie stałej. No i na koniec sondaże. Sondaże mniejsze z tym. W tym tygodniu mieści ich naprawdę całkiem dużo. Bo z tego, co kojarzę, to było ich tych sondaży, no właściwie 4 i tylko i wyłącznie tego, że dwa są programowe, a dwa zrobiłem specjalnie ad hoc. I pierwszym z nich ad hoc, który zrobiłem, to było pytanie, jaki chcecie specjalny film w tym miesiącu. Tramwaj na zieloną białankę miał dla was już wczoraj wlecieć, ale przez to, że nie mam głosu, to nie wiem jak nagrać intro, więc chwilę poczekacie jeszcze, dopóki mój głos nie powróci do normalnego brzmienia, to może potrwać jeszcze z tydzień pewnie. Natomiast po co tramwaj na zieloną białankę? Według was najbardziej chcielibyście zobaczyć tramwaj na Wrocław. Szczerze powiedziawszy, myślałem, że większość z was będzie chciała jednak przelot nad brakującym odcinkiem WoWu, ale spokojnie, jak się ociepli, raczej w lutym będzie już trochę dla mnie przezimno. Chyba, że będzie ocieplenie do jakichś 2-5 stopni, to wtedy nagram to, bo to jest akurat dosyć długi i nieprzyjemny odcinek do nagrywania. A tramwaj na Wrocław mam już zaplanowany, jak się moja sytuacja poprawi, to też to nagram. Idąc dalej, mamy oczywiście informacje na temat tego, gdzie według was powinna jechać trzecia linia metra. Większość z was się śledziło oczywiście na Białękę. Dalej mamy propozycję na Mokotów, do Pragi Południe, czyli na Gocław, na Wawer i na Wesołą przez Rembertów 7%. Następnie przypominam oczywiście o tym, że do wspierających, że do 11 grudnia musicie zmienić swój poziom wspierania na T z plusem, bo te pozostałe, czyli te poziomy, które mają przedostatek stary,
wujek z Unii, czy stary dobry wujek, zostaną usunięte 11 grudnia w związku z różnymi zmianami, jeżeli chodzi o YouTube. Także to przypominam, 11 grudnia ponad połowa sprzedających po prostu zniknie, jeżeli nie przejdzie na nowe poziomy. Ale idąc dalej, mamy jeszcze ciekawostki przepraszam, z tego, czy według Was taki kadrowe kierowców, motorniczych i maszynistów wpływają na WTP. Większość z Was stwierdziło, iż tak, nie. 11% trzeba zrobić automatyzację, 10% z Was stwierdziło, iż nie wiem, 6% z Was. Co warto podkreślić, w komentarzach zaznaczyliście, iż to jest tylko i wyłącznie propaganda mediowa, że są braki kadrowe. Ja wiem trochę z innych informacji, z zakulis, że no są. A z innych informacji, no był mecz dzisiaj. Miałem okazję oglądać tam kątem oka, siedząc przy komputerze, no i no chociaż ten jeden gol. Chociaż ja cały mundial i tak nie oglądam, no bo pomijając to, że mnie piłka nożna nie interesuje, to gdzie to się odbywa, to jest tak dla mnie całkowicie nieporozumienie. A na koniec sondaż, czy według Was powinna być licytacja? Większość z Was stwierdziło oczywiście, że nie jest zainteresowana, 61% Was. Nie wiem, 24%, ale 15% stwierdziło, iż byście licytowali. Ale co? Co byście licytowali? Daliście już parę propozycji, dajcie znać w komentarzach, co chcielibyście licytować, związanego ze mną. Była propozycja, żeby zbliżyć za Holmem najlepiej. To jest do zrealizowania. Jednakże jeszcze musiałbym porozmawiać z Budi Maxem, a bardziej są jakieś inne propozycje, jeżeli macie przyziemne. Jeżeli będzie coś, to w kolejnym mniejszym pewnie to ogłoszę. I jakoś przed świętami jeszcze będzie rozstrzygnięcie tego licytacji. Licytacja jest oczywiście powiązana z Radiem 357. A na koniec Wam tylko powiem, że faktycznie powiedziałam, iż już niedługo, jak odzyskam głos, czyli jeszcze nie, i będzie ładna pogoda, w tym też jest ciężko, no to pojawi się nowa seria. Łódzka Średnica 2050. Nie będę ukrywać, że tą serię chciałem nagrywać od dawna. Jednakże no to jest jednak dojazd z Warszawy do Łodzi w dwie strony. Myślałem, że to jest drogi przejazd. Jednak jak sprawdziłem, że w dwie strony jestem w stanie się zmieścić w 30-40 zł, a to w teorii daje mi rentowność odcinków, to stwierdziłem, że spróbujemy. Pierwszy odcinek pilotażowy pojawi się jeszcze w tym miesiącu. Jestem już mniej więcej dogadany też przy okazji z informacjami z Łodzi. Jak coś mam informacje bezpośrednio na temat tego, jaki jest postęp prac i jak wygląda ten cały tunel, mam już kontakt, więc to też dobra nowina. Bezpośrednio z mediami z tamtej strony i jak to się bezpośrednio już rozpocznie i pojadę tam faktycznie, to będzie pierwszy film. Jeżeli Wam się spodoba ta seria, będzie dużo wyświetleń, duża oglądalność i będą mi się zwracały przejazdy, co najważniejsze, za podróż w jedną i w drugą stronę, bo to jest jednak wycieczka na cały dzień, to te filmy będą się pojawiały co mniej więcej 2 miesiące. A do tego czasu dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Jest Was tu coraz więcej. 7639% osób z Was kliknęło już przycisk subskrybuj, ale jeżeli jest tam na pewno ktoś z Was, bo ja to w statystykach widzę, że ponad większość z Was nie klika tego przycisku subskrybuj, to zapraszam bardzo serdecznie. Wtedy i będzie więcej filmów ciekawszych, bardziej metodycznych, żebym nie plątał się językiem tak jak teraz. No i będziecie wszystkim na bieżąco, jeżeli chodzi o inwestycje komunikacyjne w Warszawie i nie tylko. A jeżeli taki film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Nie wiem, kiedy będzie kolejny film. Z tym głosem, szczerze powiedziawszy, mi się nie chce nagrywać. Ale możliwe, że jutro w końcu zmontuję film z Niepodętu, bo on już trochę czeka. I z Sekutem również. Do zobaczenia już niedługo. No i w podsumowaniu zachodniej. Cześć!